Witam na kolejnym spotkaniu. Dzisiaj będę robiła szkice takich trzech kwiatków. Ten pierwszy to taki. Rośnie u mnie w ogródku już od lat. Bardzo go lubię, bo jak ten rośnie, to już, jak ten kwitnie, to już na pewno wiosna. A potem jeszcze jeden kwiat, który może być fajnym elementem naszego bukietu, to narcyz. Zauważyliście może, że nie ma narcyzów w ogródkach, może gdzieś jeszcze, ale bardzo rzadko się je spotyka. Są teraz przeróżniste żonkile, ale ten narcyz taki z takim pomarańczowym środkiem i pięknym zapachem, ładnymi białymi, śnieżno-białymi płatkami, ten gdzieś zniknął. Może, no nie wiem, w każdym bądź razie ja obserwuję, że go nie ma. Może jest trudniejszy w uprawie, bo miałam go też u siebie w ogródku. Udało mi się kiedyś kupić, ale szczerze przyznam, że bardzo szybko zniknął. Kwitł mi chyba przez 2 lata, a potem gdzieś coś się zrobiło, nie wiem. Także tu sobie naciapię żółtego, bo chcę właśnie ten. Widzę, że on ma takie, te płatki są takie cytrynowo-zielone, żółte, a środki ciepłe. Może zrobię to tak. Troszeczkę te kontury tutaj poodsuwam. Takie będzie. Może jeszcze jak długo to wszystko jest mokre i się przemieszcza. Dodam odrobinę takiej bardzo leciutkiej zieleni. Gdzieś tam, odrobinę tylko. Tak, to niech sobie przysycha. Tu mi troszeczkę wyszło za granicę tego, co chciałam. Ten narcyz, on ma takie ładne, ciepłą żółć tutaj. W środkach ma takie zielonkawe odcienie. Taką troszeczkę dam odpłynąć tu gdzieś. Z tym zaczekam, aż przyschnie mi troszeczkę, żeby zrobić ten brzeżek, który jest właśnie bardziej intensywnie pomarańczowy. A tutaj chcę białe bratki. Bratki mają mnóstwo różnych kolorów, ale są też właśnie takie, które mają tylko odrobinę żółci na środkach i są absolutnie białe. A ponieważ są białe, a żeby zrobić coś, aby było białe, potrzebuje kontrastu. No, w związku z tym zaraz tutaj poprzemieszczam troszeczkę zieleni, poustawiam, żeby mi ta biel po prostu bardziej zaświeciła. Troszeczkę pokażę już ten kształt. Tu, gdzie ten ma być bardziej z tyłu, mogę mu dać troszeczkę więcej cienia. Tu przemieszczę. Ciekawa jestem, czy malujecie który z tych kwiatków, jeżeli malujecie, udał Wam się najbardziej, który malowało Wam się najfajniej i jak tam u Was w ogródkach. Czy widać już, że wszystko się budzi do życia, mimo tego, że jest jak jest. Słuchajcie, takich kilka tutaj właśnie jakiś. To jest bardzo mokre i bardzo musi schnąć. Widzę, że mi się ta zieleń gdzieś prawie, że zupełnie zgubiła, więc ją sobie tutaj jeszcze raz nałożę i niech sobie tam jakoś tak
Bardzo niewiele jej będzie. Zastanawiam się tu, w tej bieli, w tych białych narcyzach, jedyne co mogę zrobić i co chcę zrobić, to, że one mają trzy płatki, które są z przodu, a potem trzy, które są tam w głębi. I to zaznaczam sobie troszeczkę cienia, po to, aby mi te, które są z przodu, zaświeciły, natomiast te, które są z tyłu, żeby były z tyłu wyraźnie. I to będzie dzięki temu, że dam kolor taki właśnie jakiś, jaki tam na mojej nieczystej palecie z farbkami mi został. Bardzo mało tego koloru, może dam odrobinę niebieskiego, żeby tak właśnie, żeby ta biel była jeszcze bardziej biała. Tu też mogę wejść między te dwa. Bardzo ważne jest przy malowaniu kwiatów, aby one były pod różnymi kątami. Tak widziany, bokiem ustawiony, w dół skierowany, żeby one wszystkie nie były takie placki. Nawet mogą być bardzo śliczne, ale jak wszystkie mają tę samą pozycję, to jest to po prostu nudne i obrazek traci troszeczkę. Nie troszeczkę, mocno traci, bo jest... Nie wiemy co, a to jest po prostu nuda. Tutaj od razu dam troszeczkę tej zieleni. Potem może dam jeszcze intensywniej, ale póki co chcę być ostrożna w kolorze. Tu może oddzielę te... Niech sobie tam tak się troszeczkę dzieje. Tyle tej pierwszej fazy, następne będę malowała. Nie wiem, który wybrać, który pokazać Wam, bo wszystkich nie będę pokazywała. Jeden z nich pokażę, jak maluję, a inne może przyspieszone. Jak widzicie, bratki już prawie skończone, może coś tam jeszcze dodam, jak już zupełnie przeschnie. Te kwiatki, właściwie to jest podobny proces malowania jak przy stokrotkach, więc te skończę już sama. Co jest nowe, to są właśnie te narcyzy i te... Pokażę Wam, jak maluję, a przynajmniej kawałek. Żeby ta biel była wyraźna, potrzebuję teraz tła, żebym dokładnie widziała, gdzie są moje płatki i jak muszę je ewentualnie modelować, żeby nabrały głębi. Więc tam w kilku miejscach sobie troszeczkę. Tutaj próbuję namalować taki zagięty liść, aby nie było to wszystko takie nudne i takie samo. Mieszę może odrobinę czegoś. Poszukam, okej. Ten jest widziany z boku. Zobaczcie, tutaj cała ta historia jest. Ten środek jest tak, jak gdyby tego płatka albo jak gdyby się zagiął, a może odłamał, a może już,
może już z wiatrem gdzieś odfrunął, więc już go tutaj nie ma. Te dwie historie tutaj się spotykają, te dwa kwiatki i ten pierwszy z przodu kładzie cień na to, co jest tutaj w głębi, więc to pokażę. Tutaj jest jeden, który jest podobnie jak ten, tylko że skierowany ku dołowi, więc też mu zrobię tutaj taką historyjkę. Ciekawe będzie, bardzo będzie mnie interesowało, jakie w końcu kwiaty wybierzecie do tych bukietów, ponieważ to jest ostatnia część, ostatnie ćwiczenia kwiatków. Następny filmik to będzie już gotowa praca, to znaczy jakąś kompozycję zamierzam malować, tak abyście widzieli, ale można wybrać różne z tych ćwiczonych przez nas, mam nadzieję, że przez nas, a nie, że ja sama, przez nas kwiatki i jakiś tam sobie bukiet ułożyć. Co będzie, jeżeli tutaj z boku dam o taki właśnie troszeczkę inny kolor, niech one mi się tu spotkają, powtórzę go tu na dole. Tak wygląda prawie skończone. Jak widzicie, tutaj dodałam jeszcze może jakieś takie miejsce, gdzie pąk mógłby być. Zobaczę, co jeszcze z tego zrobię. A zresztą to niespecjalnie przejmuję się tymi maleństwami, tymi małymi szkicami, ponieważ tak jak mówię, one są częścią pomysłu. Chodzi o to, aby namalować jakiś wiosenny bukiet. Tutaj muszę dodać troszeczkę bardziej takiej słonecznej, cytrynowej żółci, aby one bardziej zaświeciły, bo takie są troszeczkę matowe się zrobiły. Także tak będzie to wyglądało. No a przed nami teraz zmalowanie. Jeszcze zobaczę, zrobię kilka kropek z bielą. To jakoś może troszeczkę jakiś tutaj akcencików, żeby się coś tam jeszcze wydarzyło. Także po tym ćwiczeniu pozostanie już tylko wymyślenie sobie kompozycji takiej, aby to, czego uczyliśmy się, przydało nam się do tego, aby złożyć jakiś wiosenny bukiet. Pozdrawiam wszystkich i na razie. Pa!